Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Ci z was, którzy oglądają mnie regularnie, wiedzą, że w ostatnim czasie Windows 10 i Linux sporo napsuły mi krwi. Po prostu z tej całej irytacji zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle na świecie istnieje jakikolwiek system operacyjny, który by mi przypasował. I w pewnym momencie coś mnie tak tknęło, a gdyby tak wrócić w ogóle do korzeni, do systemu operacyjnego, z którym się wychowałem. Tak wtedy wpadłem na może dość karkołomny pomysł instalacji Windowsa 98 na moim współczesnym komputerze. I powiecie, że takie coś oczywiście nie ma sensu. Otóż tak się składa, że jest pewien Japończyk, który cały czas pracuje nad kernelem do Windowsa 2000. Konkretnie ostatnio miała miejsce publikacja wersji 3.0. Po prostu to jest człowiek, który jest mega zaparty i cały czas dodaje nowe funkcjonalności do kernela Windowsa 2000. Możecie być teraz zdziwieni i zapytać mnie, dlaczego mówię nagle o kernelu do Windowsa 2000, skoro mowa jest o Windowsie 98. Otóż tak się składa, że istnieje całkiem prosty sposób, który umożliwiał podmianę kernela, który bazował jeszcze na DOSie z Windowsa 98, na ten z Windowsa 2000. No i wtedy otrzymujemy trochę takiego Frankensteina, w którym to mamy zasadniczo całą obudowę Windowsa 98, ale z nowym kernelem, który umożliwia odpalanie współczesnych aplikacji. I co, jesteście ciekawi, jaki jest efekt? I powiem wam, kiedy to zobaczyłem, to ojoj! Ojojojojojojoj! Byłem pod niemałym wrażeniem. Zresztą zobaczcie sami. Moi drodzy, jak więc widzicie, tak wygląda pulpit. Tutaj mam jakieś swoje normalne pliki i co już was może zaciekawić? Pyk! Całkiem nowy Firefox. Słuchajcie, ja byłem po prostu w kosmicznym wrażeniu, gdy się okazało, że nowy Firefox działa i nawet działają normalnie odtwarzanie filmów. Ja naprawdę zaczynam się zastanawiać, po co ludzie w ogóle kupują nowe systemy operacyjne, skoro można korzystać z 9.8 i to całkiem spoko działa. Weźmy na przykład Telegrama. No, normalnie to działa, proszę. Wszystkie moje wiadomości, normalnie możemy sobie wejść dalej na internet, wpisać sobie test. Wszystko normalnie działa. Weźmy sobie w ogóle, to jest w ogóle też dobra opcja, że Steam normalnie działa. I to może się wam naprawdę wydać kosmiczne, ale żeby było śmieszniej, ten kernel wspiera również DirectX-a 11. Momencik, tylko sobie musimy włączyć mój dysk przenośny. O, właśnie, już. I teraz tak. To jest właśnie taki trik, który trzeba wykonać. Musimy sobie wejść tutaj, tutaj, pyk. O, jak widzicie, Wiedźmin nam się już pokazał, tylko musi się zsynchronizować. Proszę. No i odpalamy wieśka. Oczywiście to trochę trwa, no bo jednak to jest Windows 98, więc myślę, nie ma co tutaj wymagać. I tak jest mega niesamowite to, że w ogóle na tym systemie ten w ogóle Wiedźmin i Steam się uruchamia. No oczywiście Wiedźmin nie działa jakoś super, no bo no, mam trochę stare sterowniki pod mojego Radeona. No wiecie, no Windows 98 generalnie nie rozpieszcza. O, jak widzicie, trochę dłużej to startuje, niż bym sobie tego życzył. No co jest? Panie Wiedźminie, proszę się uruchomić. Akurat jak chcę coś zrobić, to nie działa. Dlaczego? O, dobra, dobra. Już robi. Okej. Jak więc widzicie, normalnie Wiesiek działa, co jest bardzo, bardzo imponujące. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale po prostu ten gościu to jest chyba jakiś istny magik. Okej, poczekamy jeszcze, aż się załaduje, żeby nie było, że to jest jakiś fake czy coś. Pokażę wam, że Wiesiek normalnie działa. Sobie tutaj kawkę popijam delikatnie. Ja siedziałem nad tym trochę. Jestem niewyspany. Oh. Co my tu mamy? Broń naostrzona. Prawie wszystkie eliksiry, petardy i oleje można ulepszać. Wow, to super. To wychodzi, ile grałem Wieśka, a grałem mało. W ogóle działa ta nakładka Steama? Nie, coś nie chce działać. O, jednak działa.
No jak widzicie, mam tylko 18 godzin w Wiedźminie, więc to jest mega mało. Ja jakoś nie wiem. Grałem i przestałem grać. Może teraz, jak mam Windowsa 98 i cały system mi działa stabilnie, to jest gitara. Okej. No jak widzicie, trochę się to przycina, ale tak jak mówiłem, mam bardzo stare sterowniki. Dodatkowo teraz jeszcze OBS-em nagrywam tutaj, prawda, ekran. A on też nie był pisany z myślą o Windowsie 98, więc to wszystko tak trochę laguje. No ale zasadniczo, no zobaczcie, jest to wszystko grywalne. Co myślę, że jest to naprawdę dość imponujące. Możemy sobie tutaj podejść gdzieś bardziej. Pewnie gdybym zmniejszył jeszcze ustawienia graficzne, to by było lepiej. No ale myślę, że no sam fakt, że w ogóle tego wieśka da się tutaj uruchomić, to jest mega super sprawa. Palmy sobie jeszcze jakąś inną gierkę. Okej. Wejdźmy sobie może... Też lubię tą gierkę. Getting Over With. So, sprawdzimy jak to bangla. O, coś nam się ekran rozjechał. To nie napawa optymizmem, prawda? O, ale działa. Musimy tylko poczekać, aż się załaduje. Tak jak mówiłem, no gry się trochę długo ładują. No ale mówię, to jest stary system, więc myślę, nie ma co go hejtować. Jak najbardziej spoko sprawa. Widzicie? Normalnie to bangla. O nie. O? Czekajcie. A. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out. Oh, spadłem całkiem na dół. No, jestem trochę słaby w tą grę, ale. No. O, babuszka. Was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts and time. No, może się nie będę tutaj już popisywał tym skillem, no ale jak sami widzicie, Windows 98 nawet w 2019 roku daje radę na najnowszych komputerach, więc w ogóle zaraz powiem wam, jak sobie zainstalować tego Windowsa i będziecie mieli oczywiście linki w opisie. Jeżeli ktoś z was chce spróbować sobie odpalić takiego Windowsa u siebie w domu, no to oczywiście zostawię wam link w opisie oraz podlinkuję wam także poradnik, z którego skorzystałem, aby uzyskać tak w pełni działający system. No ja powiem wam, że jestem pod niemałym wrażeniem. Ciekawy jestem, co wy myślicie na ten temat. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS!